Limit na węgiel i nowy pomysł rządu na jego dystrybucję. Dzisiaj w sklepie Polskiej Grupy Górniczej można było po raz pierwszy kupić mniej węgla niż do tej pory. W sklepie internetowym klient nie kupi już 3 ton, tylko 2. Powodów wprowadzenia limitu PGG wprost nie tłumaczy. W żaden sposób nie wycofujemy się z kwestii sprzedaży internetowej. Te 2 sesje w tygodniu zostaną zachowane. Zostanie zachowana cena atrakcyjna i będziemy przez cały czas sukcesywnie uzupełniać zapasy. PGG w przyszłym roku zamierza także zwiększyć wydobycie węgla, w tym węgla opałowego. Tutaj modyfikujemy plany, przeprowadzamy inwestycje. Plany planami, ale większość potrzebuje jednak węgla na już i to jak najwięcej. Teraz klienci PGG nie zaopatrzą się w opał na dłużej. Na cały sezon grzewczy muszą im wystarczyć 2 tony. Dlatego spółka proponuje dodatkowo do 3 ton miału, który ma uzupełnić braki. Problem w tym, że skorzystają z tego tylko użytkownicy starszych pieców i choć w sieci pojawiają się takie pytania, to w dalszym ciągu potrzeba przede wszystkim ekogroszku, groszku, orzecha czy kostki. O tym, że rząd próbuje braki węgla uzupełniać, świadczy też zachęta ministra aktywów państwowych do włączenia się samorządów w dystrybucję. Samorządy otrzymały listownie propozycję w tej sprawie. Korespondencja jasno wskazuje, aby miasto pośredniczyło w handlu węglem. Żadna spółka komunalna nie została w Katowicach stworzona do tego, by zajmować się handlem węglem. Co więcej, mamy tutaj ustawę o spółkach komunalnych, która jasno mówi, że to nie jest zadanie miasta. I taka propozycja dla nas jest zrzuceniem całkowicie odpowiedzialności i dołożeniem kolejnego zadania miastu. Nic dziwnego, że na razie takie rozwiązanie z zainteresowaniem się nie cieszy. Zdecydowanie brakuje jednak tu konkretów i widać, że oferta jest spóźniona o wiele tygodni. Oby nie skończyło się to jak z wyborami kopertowymi, pisze Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Poza tym samorządowcy mają wątpliwości co do dostępności opału. Jak widać na stronie Polskiej Grupy Górniczej, która chwali się, że w tym roku sprzedała już 1 000 000 ton węgla, jego zdobycie nie jest w dalszym ciągu łatwe. Jeśli dostęp do węgla nie będzie lepszy, to wkrótce może okazać się, że nawet miału nie wystarczy. Wtedy pozostaje liczyć tylko na to, że zima będzie w tym roku łagodna.